Dzień dobry, serdecznie Was witam na kolejnej lekcji z prądu elektrycznego. To ostatnio mówiliśmy bodajże o pracy, o energii elektrycznej oraz o mocy prądu elektrycznego. Tak, tutaj było takie zadanie, ile zapłacimy za miesiąc używania telewizora, 3 godziny bodajże dziennie, tak? Tak było. A teraz temat dzisiejszych zajęć: prąd przemienny. Bo do tej pory, tak naprawdę, jak mówiliśmy o prądzie elektrycznym, to było hasło prąd stały, prąd elektryczny. Tak? Co to jest stały prąd elektryczny? Taki prąd, który w czasie nie zmienia się jego natężenie, czyli ma stałą wartość, na przykład 1,5 ampera i płynie ciągle w tę samą stronę. Tak? I na przykład, jak mam przykład kabelek, trzymam w ręku, to od prawej w lewą stronę cały czas płynie i 1,5 ampera. Ale w sieci mamy prąd przemienny. Co to takiego? No to popatrzmy może na taki jeden wykres. Tutaj troszeczkę zmniejszmy. O. Wykres zmiany natężenia prądu, czyli jaki to może być jako I potraktowane, tak tutaj. Tutaj jest. A to T muszę zrobić niestety na dwa razy. I od T. O. Zależność to zmiana natężenia prądu od podłączenia, od czasu. A człowiek tutaj zamiast natężenia prądu może być napięcie elektryczne też, bo wiemy z prawa Ohma, że jak napięcie rośnie, to natężenie prądu też rośnie. Napięcie maleje, natężenie prądu też maleje, więc to jest skorelowane ze sobą, więc to też mogłoby być U oczywiście. No i tak, prąd stały tutaj na czerwono, to jego wartość się nie zmienia, czyli ciągle ma jakąś konkretną, ściśle określoną wartość i ciągle płynie w tę samą stronę, czyli jest ciągle nad osią. Tutaj nazywają taki prąd, który nazwali tętniącym prądem, czyli trochę rośnie, maleje, rośnie, maleje, rośnie, maleje, ale ciągle płynie w jedną stronę i nie spada nigdy akurat do zera. To jakiś prąd zmienny, czyli rośnie, maleje, jak w przypadkowy sposób zupełnie. Raz płynie w jedną stronę, raz płynie w drugą stronę. Prąd zmienny to może być również prąd, na przykład płynący tylko w jedną, tak, na przykład w ten sposób. Tak, to też jest prąd. Może tym razem na żółto. Może być i grubość oczywiście odpowiednia też. Też to prąd zmienny. No i prąd przemienny. Raz płynie w jedną stronę, rośnie, maleje do zera, potem znowu rośnie i maleje do zera. I tak naprzemiennie, cały czas się to zmienia. Tak, tak przy okazji, tutaj prąd zmienny to był tylko taki ten tutaj szary, tak, ale ten tętniący to też jest prąd zmienny. Ten żółty to też jest prąd zmienny. Ten zielony to też jest prąd zmienny. Prąd zmienny to taki prąd, w którym coś się musi zmieniać. Najczęściej, jeżeli już coś zmienia się, natężenie rośnie, maleje, ale może być natężenie stałe, na przykład teraz płynąć w jedną stronę, za chwileczkę w drugą stronę. Tak? Więc coś się musi zmieniać. To jest prąd zmienny. A prąd przemienny musi płynąć raz w jedną, raz w drugą. Tak naprzemiennie właśnie. I to jest prąd sinusoidalnie przemienny, tak? Taki najczęściej spotykany jednak. Bo taki najłatwiej się wytwarza, więc taki mamy spotykany na co dzień. Każdy prąd, w którym zmienia się wartość lub kierunek przepływu prądu, jest prądem zmiennym. Ale aby mówić o prądzie przemiennym, to wartość i kierunek prądu muszą się cyklicznie zmieniać, tak? Czyli dla prądów zmiennych jest wartość lub kierunek, tak? A dla prądów przemiennych to wartość i kierunek się muszą zmieniać. To jest ta różnica, tak? Czyli innymi słowy mówiąc, każdy prąd przemienny jest jednocześnie prądem zmiennym, ale nie każdy prąd zmienny będzie mógł być nazywany przemiennym. Aby w obwodzie płynął prąd przemienny, to zasilanie, czyli podłączone napięcie do obwodu, jak już wspomniałem przed chwilą, też musi być, zmieniać się w czasie T,
tak jak na przykład funkcja sinus musi też być przemienna. Też musi być napięcie przemienne, tak? No to możemy to napięcie sobie tutaj chociażby na tym przykładzie narysować. Tutaj mamy wykres bardzo podobny, zbliżony do takiego czegoś, jakbyśmy mieli rysowali ruch drgający ciała, tak, czyli wychylenie ciała z położenia równowagi, tak? Maksymalne wychylenie zerowe, maksymalne w drugą stronę zerowe, tak jak wahadełko na przykład, tak? Wykres wyglądał identycznie. Tu jest jakaś amplituda, tak? W tym przypadku amplituda to jest maksymalnym napięciem u max. Tu jest na minusie. Tak samo jest jakiś okres zmiany. Tutaj ciężko mówić o drganiach jednak, tak? Ale okres zmian tego napięcia. Tak? W sieci domowej ten okres zmian to jest 0,02 sekundy, moi drodzy. Czyli częstotliwość, czyli takich zmian w ciągu 1 sekundy jest 50. Czyli mówimy, że częstotliwość prądu w sieci to jest 50 Hz. Czyli zmiany napięcia, a co za tym idzie, również i natężenia, są więc bardzo szybkie. 50 razy w ciągu sekundy, tak? 50 razy w ciągu sekundy, tak, czyli 50 takich zmian, pełnych zmian, tak, w ciągu 1 sekundy. No dobrze. Tu jest narysowałem tylko wykres IOT. Równie dobrze, tak jak powiedziałem, może być wykres. Natomiast U może być po prostu I, tak? Tylko że wtedy tutaj nie będzie U max minus U max, tylko I max minus I max, tak? Natężenie prądu. No dobrze. Dlaczego w sieci w ogóle jest napięcie przemienne, a nie stałe? Tak jak w baterii czy w akumulatorze. Tutaj to oczywiście jest to część medyczna, więc to prawie część medyczna. Dochodzimy do części medycznej coraz bliżej. Nie będę to dokładnie wnikał, jak ktoś będzie zainteresowany, zapraszam do matfizów, czy ogólnie czy do chemfizów. Ale głównie chodzi o przesyłanie prądu elektrycznego na duże odległości. Gdybyśmy mieli elektrownię na prąd stały, to musiałyby być one zbudowane na każdym większym osiedlu. I tak na początku było, jak w wieku XIX Edison budował swoje elektrownie w Nowym Jorku, to jakaś dzielnica musiała mieć swoją własną elektrownię. Dlaczego? Ponieważ bardzo dużo energii elektrycznej jest tracona w trakcie pomiędzy miejscem wytwarzania, czyli pomiędzy elektrownią a odbiorcą. Naprawdę prądy stałe bardzo dużo tracą swojej energii. Bardzo ciężko się je przesyła na odległości. Tak, prąd przemienny z kolei właśnie bardzo łatwo przesyła się na duże odległości. Bardzo mało traci ze swojej energii w trakcie przesyłania go. Dlatego budujemy elektrownię z daleka od odbiorców. Tak, może słyszeliście o hasło wojna prądów. Edison kontra Tesla, tak? Tesla był właśnie pierwszym twórcą silników na prądy przemienne, elektrownie na prądy przemienne, tak? Dopiero potem Edison też zaczął tak budować. Więc prądy przemienne może być jedna elektrownia, na przykład na całe województwo Kuipom i zasila całe województwo, tak? Więc nie potrzeba kilku elektrowni, co najmniej kilka musiałoby być elektrowni w Toruniu samym. Więc to jest taka różnica. Oczywiście na przestrzeni ostatnich 200 lat odkryto dziesiątki niezwykłych właściwości prądu elektrycznego, ale jest taka jedna, o której już wspominaliśmy wcześniej, która wydawała się być niepożądaną. Czyli taka, że przewodnik się podczas przepływu prądu nagrzewa. Tak? Ale dzięki temu zaraz Wam zdefiniuję pewną definicję tak zwanego wartość skuteczna prądu elektrycznego. Tak? Tutaj mówiłem o tym cieple Joule'a Lenza, nawet bym powiedział tak, o grzejnictwie elektrycznym. To jakaś grzałka, tak, elektryczna. Bo jeśli chodzi o grzanie za pomocą prądu, to jest to, to są właściwie tylko dwie zasady. Jeśli przez przewód płynie prąd, to przewód się nagrzewa. I po drugie, im większy prąd, im dłużej on płynie, tym więcej ciepła uzyskamy. To jest logiczne. Jak ktoś ma grzałkę w domu, to dobrze to widzi. Przez pierwsze właśnie na początku, w wieku XIX, tak naprawdę wykorzystywany był tylko hurtowo prąd stały. Tak?
Więc tutaj nie było o czym dyskutować, prąd stały. Wtedy też kwestia tego elektrycznego grzania była bardzo prosta. Prąd płynie, grzałka grzeje i sprawa załatwiona. Ale gdy pojawił się prąd przemienny, sprawa się skomplikowała. Dlaczego? Ano tak, że wydaje się, że prąd przemienny nie nadaje się do grzania. Tak się wydaje. Czyli wiemy, że jednak grzejemy, tak? Mamy kuchenki elektryczne, to wszystko spływa na prąd przemienny, tak? Żelazka. Ale wydawało się, że nie jest do grzania. Dlaczego? Oto, to jest taki eksperyment myślowy, który da, mam nadzieję, taką odpowiedź na, to, na ten dziwny problem. Otóż założymy, że mamy grzałkę i będę chciał zagotować z pomocą tej grzałki, czy podgrzać wodę. I zrobię to na dwa sposoby. Podłączę do grzałki napięcie stałe, tak, żeby dało mi natężenie prądu o wartości 15 amperów. To muszą być duże natężenia prądu, tak, w grzałkach, żeby to się porządnie nagrzewało. 15 amperów. A z drugiej strony podłączę też natężenie prądu, ale przemienne, tak, żeby wartość maksymalna natężenia prądu też była 15 amperów. Tu 15 amperów, tu 15 amperów. Która grzałka szybciej zagotuje mi wodę? Ta zasilana prądem stałym na poziomie 15 amperów, czy prądem przemiennym o amplitudzie 15 amperów? Popatrzmy na to, co się dzieje. Po lewej stronie prąd stały. Cały czas płynie prąd. Czyli grzałka grzeje, grzeje, grzeje. Cały czas non-stop grzeje. Patrzmy na prąd przemienny. Na początku natężenie prądu 0. Prąd nie płynie, grzałka nie grzeje. Natężenie prądu rośnie, osiągając wartość maksymalną, czyli tutaj będziemy mieli najsilniejsze grzanie, ale to jest chwila i znowuż grzanie spada. Grzeje, ale coraz słabiej. I znowuż nie grzeje. Co prawda też chwilę, bo znowu zaczyna grzać. Tak, bo tutaj, jeżeli chodzi o grzanie, to nieważne, czy prąd płynie w prawo, czy w lewą stronę, tak samo się nagrzewa. I znowuż przestaje grzać. Czyli pełna moc, zerowa moc, pełna moc, zerowa moc. I tak non-stop. Naprzemiennie, tak? Bym nawet powiedział, że jest tak 100 razy w ciągu sekundy, bo to jest jeden okres, a w ciągu jednego okresu mam dwie pełne moce i dwa zera, tak? To już będę powtarzać, więc. Widzicie? Tak samo mógł powiedzieć żarówka. Nie świeci, świeci, tak jak zwykła żarówka. Nie świeci, świeci. A tak tutaj normalnie, co ciągle świeci. Więc tutaj chyba widać już, że w takim przypadku szybciej zagotowałbym wodę w grzałce, grzałką, przez którą płynie prąd stały. Bo tutaj ciągle cały czas grzeje. Tutaj grzeje, nie grzeje. A jak grzeje, to samy słabiej, mocniej. Tak? No właśnie. Prąd przemienny nie działa przez cały czas. Tak możemy to ująć najprościej, tak? Mało tego, pełną moc uzyskujemy tylko przez ułamek sekundy, tak? Czyli nie może dać w tym samym czasie tej samej energii, co prąd stały. Tak? Jak duża jest tak naprawdę różnica? No zaraz o tym powiemy, ale jaka jest rzeczywista skuteczność grzania prądem przemiennym? Tak? Jak on ten rzeczywiście by grzał? Jak porównać to grzanie z grzaniem prądu stałego? No właśnie. Można to sprawdzić w pewien sposób. Tu załóżmy, że na przykład bierzemy dwie identyczne grzałki. No i przez jedną przypuszczamy prąd stały, właśnie o wartości 15 amperów, że tam będzie prąd płynął, a drugą zmieniamy natężenie prądu, przemiennego prądu, tak żeby wartość maksymalna była różna, ale tak staramy się dobrać, aby ta druga grzałka zagotowała taką samą porcję wody w tym samym czasie. Tak? Albo inaczej, aby temperatury grzałek się zrównowały. Tak? Bo ogólnie grzałka grzeje tym silniej, gdy im sama się bardziej, mocniej nagrzeje. Ale ja osobiście bałbym się nagrzewać grzałkę, która nie byłaby w wodzie, bo ona może się przegrzać i może się przypalić. To można po prostu zrobić eksperyment z wodą. Tak? Tutaj pół litra wody, tu pół litra wody. Najpierw gotujemy pół litra wody grzałką, która daje
Przy tym przepływa prąd stały, notujemy czas zagotowania tej wody, potem taka sama ilość wody o tej samej temperaturze początkowej do grzałki na prąd przemienny i podłączamy najpierw 15 amperów, dłużej grzejemy, potem 17 amperów, dłużej grzejemy, 20 amperów, dłużej grzejemy, 25 amperów, krócej grzejemy. O, to trzeba wtedy mniej, tak? No i wyszłoby, że byłoby to około 21 amperów. Okazuje się, że osiągnięto, aby osiągnąć taką samą skuteczność grzania prądem przemiennym, to jego amplituda musi być 41% wyższa od natężenia prądu stałego. Czyli w tym przypadku 21 amperów. Czyli prąd stały o natężeniu 15 amperów daje takie same skutki przepływu, jak prąd przemienny o wartości maksymalnej 21 amperów z małym kawałeczkiem. Tak. Efekty działania tych prądów byłyby jednakowe. Tych prądów. Skoro prąd przemienny o amplitudzie 21 amperów grzeje tak z taką samą skutecznością jak prąd stały o natężeniu 15 amperów, to owe 15 amperów będziemy nazywać wartością skuteczną prądu przemiennego. I taka definicja wartości skutecznej. Natężenie skuteczne prądu przemiennego to takie natężenie prądu stałego, który płynąc w obwodzie zamiast prądu przemiennego wydziela w tym obwodzie taką samą moc. Czyli załóżmy, że to jest z sieci 21 amperów maksymalne. Tak? Podłączam do grzałki i grzeje mi. Ale ta grzałka zagrzałaby tak samo szybko, gdybym podłączył stałe 15 amperów. To ja mówię wtedy, że wartością skuteczną tego prądu przemiennego jest ten o wartości 15 amperów. Po prostu. Tak? Czyli zastępuję sobie w domyśle prąd przemienny prądem stałym. Czyli tak jakby. Czyli mam w rzeczywistości prąd przemienny, bo w sieci jest prąd przemienny, ale zachowuje się tak, jakby tego prądu przemiennego nie było. Tak? Jakby go nie było. Tak? Jakby go nie było. Mamy tylko prąd stały. Ale wtedy zamiast 21 stałkę, wystarczy, że jest 15. I ten zastępuje dokładnie tak samo. I tu mówimy, czyli to jest wartość skuteczna tego prądu, czyli prądu przemiennego, ale sam w sobie ta skuteczna jest stałym prądem, tak? Są taka definicja. Natężenie skuteczne prądu przemiennego, tak? To takie natężenie prądu stałego, czyli takiego, który płynąc w obwodzie zamiast naprawdę płynącego przemiennego, wydziela w tym obwodzie taką samą moc, czyli wydziela taką samą, czy wykonuje pracę taką samą w tym samym czasie, dostarcza takiej samej energii w jakimś tam czasie. A to jest moc, bo to zawsze to muszę umówić w tym czasie, nie? No właśnie. Dla napięcia mogę podać podobną formułkę. Napięciem skutecznym prądu przemiennego to takie napięcie prądu stałego, które, uwaga, tutaj musiała być zmiana, podłączone do obwodu zamiast napięcia przemiennego wydziela w tym obwodzie taką samą moc, bo napięcie podłączamy, a prąd płynie. To jest taka różnica tylko. A ogólnie zasada jest podobna. Jaki jest związek między tymi wartościami, między skuteczną a wartością maksymalną? To widać, że to 41% mniej więcej, czyli to jest pierwiastek z dwóch. Nie mniej więcej, ale dokładnie przez pierwiastek z dwóch. Mam wrażenie, że na jakimś filmie jest ten związek wyprowadzony. Dla matfizu trzeciego to, czy chemfizu, wyprowadziłem ten wzór i jest to na jakimś filmie. Tak, wyprowadzone, ta zależność, dokładnie. Podobnie oczywiście będzie zasada dla napięć, bo to jednak prawo Ohma jest spełnione. Jak to się zmienia, tak samo zmienia się natężenie prądu, tak? Bo to od tego zależy, jakie to jest. Traktujemy prąd przemienny tak, jakby to był prąd stały. Po prostu. Jest prąd przemienny w sieci, ale traktuję go jako prąd stały. Po prostu. To ma dwie zalety. To dlatego, że podajemy jedną konkretną wartość liczbową. Nie musimy podawać wartości maksymalnej, okresu zmian, tak, chociażby. Tylko podaję jedną wartość i tyle. Tak, zamiast podawać 21,15 ampera, musimy tutaj też jeszcze do tego podać okres drgań. Do tego musimy powiedzieć jeszcze, jaki jest to prąd tak naprawdę, czy to on jest sinusoidalny.
bo ten współczynnik pi raz tych dwóch tylko dotyczy prądów sinusoidalnych. Aczkolwiek na szczęście mamy tylko takie w sieci. Tak. Takie produkujemy w elektrowniach, więc takie mamy, takie coś jest w sieci. Tak, to jest też no jest takie ważne, dosyć istotne, tak, w tym przypadku. No dobrze. No i drugie jeszcze upraszczy nam to różne obliczenia dotyczące mocy prądu, zużytej energii i tak dalej. No, upraszcza pewne rozważania. Gdybym chciał to rozważać wszystko na prądach przemiennych, to byłoby bardziej, to byłoby utrudnione. Czyli powtarzam jeszcze raz, wartość skuteczna pozwala traktować prąd przemienny tak, jakby był prądem stałym, co ułatwia życie elektrykom, elektronikom, ogólnie w technice. A teraz jeszcze taki przykład istotny. Mówiąc, że napięcie w domowej instalacji elektrycznej wynosi 230 V, mamy właśnie na myśli napięcie skuteczne, to 230 V, to jest nic innego jak napięcie skuteczne. Tak, to jest napięcie skuteczne. I przy okazji częstotliwość, właśnie jak już wspomniałem, to jest 50 Hz tego napięcia, ale jak ja mówię o wartości 230 V, to jest napięcie skuteczne. Czyli wartość maksymalna tego napięcia jest o pierwiastek z dwóch większa, tak? O pierwiastek z dwóch ma wartość maksymalna. O tych 230 V wynosi więc około 325 V. Napięcie sieciowe w instalacji domowej to jest zmiana w ciągu, tutaj jest na jednej osi jest napięcie, tak? Tutaj jest, to jest napięcie U. A tutaj jest znowuż takie wstawianie na raty ten czas, a nie chce mi się pisać U od T, tak? Wykres U od T. To jest napięcie sieciowe w instalacji domowej. Maksymalna wartość to jest 325 V. A zachowuje się tak, jak już podłączy do obwodu, jakby to było napięcie stałe, o wartości 230 V. Oczywiście tutaj mówimy ciągle na przebiegach sinusoidalnych. Mogą być inne przebiegi przemienne, inne prądy przemienne. Tutaj przykład takich czterech prądów przemiennych, jakiś tak zwany piłokształtny, prostokątny, jakieś takie dziwne, niepełna, zniekształcona sinusoida, bym nawet powiedział, czy jeszcze bardziej coś zniekształconego, tak? Takie napięcie, czy potem płynące prądy, bo prawo Ohma działa, są, tak? Podobny prąd, jak tutaj są na przykład w oscyloskopach, takie prądy piłokształtne, troszeczkę inaczej one wyglądają. Takie prądy też mogą być. Tutaj oczywiście między napięciem skutecznym, na przykład, a maksymalnym jest inna zależność, bo ta zależność pierwiastek z dwóch dotyczy wyłącznie przebiegów sinusoidalnych, tak? No dobrze. Jeszcze na koniec chciałbym wspomnieć parę słów. Otóż wiemy już, że mamy, jak kupujemy jakieś urządzenie elektryczne czy elektroniczne, musimy wiedzieć, co, w jaki sposób, do czego to urządzenie należy podłączyć. Oczywiście, jak mieszkamy w Polsce, kupujemy jakieś urządzenia w Polsce czy w Unii Europejskiej, to raczej nie zastanawiamy się, jak widzimy, że coś do gniazdka, wkładamy do gniazdka i powinno działać, tak? Ale gdybyśmy pojechali do jakiegoś innego kraju, do którego nie mamy pewności, więc trzeba uważać, tak? Otóż na każdym urządzeniu są umieszczone pewne dane, które pozwalają nam odczytać na przykład moc tego urządzenia. Takiego napięcia można je podłączyć. Na przykład w USA jest inne napięcie skuteczne. Tak? Czy to urządzenie podłączyć należy do prądu stałego, czyli DC, czy do prądu przemiennego? Numer seryjny urządzenia może być tam podawany różnie. Tak? Nawet zwykła żarówka, taka wkędzana, stara żarówka, ma takie informacje często na tym szkle. Na tej bańce zapisane, tak, moc i napięcie, tak, do którego należy ją podłączyć. Tutaj taka właśnie tabliczka. W większości urządzenia mają się to tak zwane tabliczki. Tabliczki
znamionowe. One różnie wyglądają, gdzieś to jest zapisane. Tutaj jest tak, producent, czy też eksporter, dostawca, różnie nazwa urządzenia może być podana, rok produkcji. Tutaj napięcie, do którego jest podłączone, widać, że to urządzenie jest wysyłane do Stanów Zjednoczonych, bo tam jest napięcie skuteczne 110 V, tak, AC i częstotliwości 60 Hz. To troszeczkę inaczej niż u nas. Tutaj jeszcze jakieś napięcie stałe 24 V, czyli widać, że urządzenie wykorzystuje dwa rodzaje napięcia, na przykład, tak? I to jest, muszę mieć informację, jakie to musi być napięcie 24 V konkretnie, tak? Tutaj jakieś ciśnienia. Tutaj na przykład nie ma mocy podanej, tak? Tutaj oczywiście moc urządzenia jest tylko wtedy taka, jak podłączymy odpowiednie napięcie, bo jeżeli zwróćcie uwagę, że moc to jest P razy UI, moc prądu, natężenie prądu razy napięcie. Jak napięcie jest mniejsze, to moc urządzenia też się zmniejszy, przecież tak. Więc to jest tak zwana tabliczka znamionowa, tak? A to napięcie, na przykład tutaj, ono widzicie, napięcie znamionowe napisane. Napięcie, do którego można podłączyć urządzenie, aby działało zgodnie z przeznaczeniem, to napięcie znamionowe. Tak jest po prostu nazywane. Tutaj zwróćcie uwagę, jest napisane 110 AC, czyli traktujemy to napięcie, to jest napięcie skuteczne, 110 V, tak? Czyli maksymalne napięcie w Stanach jest o pierwiastek z dwóch razy większe niż owe 110 V. U nas pierwiastek z dwóch razy większy niż 230 V. Tak? No, tutaj jeszcze przypominam, że napięcie mamy w sieci przemienną, o tym dzisiaj dosyć sporo mówiliśmy, ale jeszcze jedna rzecz. Otóż wszystko w sieci elektrycznej podłączone ze sobą równolegle. Z dwóch powodów. Z tego powodu pierwszy, że napięcia na wszystkich urządzeniach są jednakowe. O tym mówiliśmy przy połączeniu równoległych urządzeń. No i gdy jedno z nich wyłączymy, to prąd płynie przez pozostałe. Nie odłączamy wtedy innych urządzeń. A moc pobierana przez całą domową instalację, domową, fabryczną, gdziekolwiek, na osiedlu, gdziekolwiek, jest sumą mocy pobieranej przez poszczególne urządzenia. No moc to właśnie U razy I, to jest właśnie moc, tak? Jeżeli U maleje, na przykład weźmy żarówkę, która ma podane na przykład 100 W, moc 100 W, ale napisane jest 230 V. I taką żarówkę przywozimy do Ameryki, podkręcamy ją do Ameryki. 110 V. I co? Napięcie spada dwukrotnie, więc moc spada czterokrotnie. Zgadza się? Dlaczego tak? Bo przypominam, że jak napięcie spada dwukrotnie, to również dwukrotnie spada natężenie prądu. Prawo Ohma. Jedno i drugie spada dwukrotnie, moc spada czterokrotnie. Taka żarówka świeciłaby nie jak 100-watowa, ale świeciłaby jak 25-watowa żarówka. O wiele słabiej. No i te wszystkie moce do siebie sumujemy, napięcia są takie same, na każdym urządzeniu prądy będą różne urządzenia. No i mamy coś takiego. No i teraz jeszcze domowe zadanie, możecie sobie już zrobić 2 i 3 ze 126. Tam jest mowa o kilowatogodzinach, ale to już kiedyś o tym mówiliśmy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję.